W tym zadaniu musimy wykazać, że liczba A dana jako suma dwóch takich dużych potęg, liczb pierwiastek z 5 plus 2 oraz pierwiastek z 5 minus 2, jest wymierna. Zauważmy, że te liczby, które podnosimy do potęgi 2022, różnią się tylko znakiem. Tutaj mamy plus, a tu mamy minus. Możemy zatem spróbować wykorzystać wzór na n potęgę sumy i różnicy dwóch liczb, czyli skorzystamy ze wzoru. Dwumianowego Newtona, żeby rozpisać oba te nawiasy. No i jeżeli tak zrobimy, to plusy z minusami przy niektórych wyrażeniach zredukują się. Jeżeli mamy wzór na n tą potęgę sumy liczb A i B, no to tutaj wszędzie są plusy. A jeżeli mamy A B, no to wówczas jest na przemian plus minus, plus minus i tak dalej. Spróbujmy zatem rozpisać tym naszym wzorem, naszą liczbę A. Na początku rozpiszemy ten nawias, czyli n nad 0, czyli w naszym przypadku 2022 nad 0 razy pierwsza liczba, czyli pierwiastek z 5 do potęgi 2022 plus dalej to wyrażenie n nad 1, czyli 2022 nad 1 razy Pierwiastek z 5 już do potęgi o 1 mniejszej 2021, co to druga liczba w naszym nawiasie, czyli 2 podniesiona do potęgi pierwszej. No i tak dalej. Teraz będzie plus y, 2002 nad 2 i tak dalej, i tak dalej, aż do ostatniego wyrażenia, czyli 2022 nad 2022 pierwiastek z 5. Do potęgi tutaj już jest zerowej, natomiast dwójka jest w potędze n czyli 2022. Tak samo tutaj mogłem napisać jeszcze razy 2 w potędze zerowej. To oczywiście nic nie zmienia, bo to jest mnożenie przez 1. No i teraz mamy plus. To drugie wyrażenie. To ja napiszę pod spodem plus, żeby było jedno pod drugim. No i tak samo rozpisujemy. 2022 nad 0 razy pierwiastek z 5 do potęgi 2022. No i teraz zamiast plusa minus 2022 nad 1 pierwiastek z 5 do 2021, a 2 do 1, potem plus kolejne wyrażenie, potem minus i tak dalej, i tak dalej, aż do ostatniego wyrażenia, gdzie będziemy mieli plus 2022 nad 2022 pierwiastek. Z 5 do potęgi zerowej, a 2 do potęgi 2022, czyli takie samo wyrażenie jak na górze. No i zauważmy teraz, że te wyrażenia, w których pierwiastek z 5 jest podnoszony do potęgi parzystej, występują z plusem i w jednym i w drugim wzorze, zarówno po podniesieniu tej liczby do potęgi, jak i tej liczby do potęgi. Natomiast tam, gdzie mamy liczbę niewymierną, czyli pierwiastek z 5 jest podniesiony do potęgi nieparzystej, 2021, potem kolejna byłaby 2019, 2017, te wyrazy w drugiej, w drugiej potędze po rozpisaniu będą z minusami, czyli odejmą się całe to wyrażenie, całe to wyrażenie odejmie się i tak dalej, i tak dalej. Zostaną tylko te, w których pierwiastek z pięciu jest podniesiony do potęgi parzystej. A to zabija nam niewymierność, czyli będziemy mieli tutaj sumę samych liczb wymiernych, a nawet całkowitych. Ponieważ te symbole Newtona są liczbami całkowitymi, pierwiastek z pięciu w potędze parzystej jest liczbą całkowitą, no i dwa w potędze dowolnej też jest liczbą całkowitą. Zatem zapiszmy, że ta nasza liczba A będzie postaci. Dwa razy otwórzmy duży nawias, no i wypiszmy tylko te wyrażenia z parzystymi potęgami przy pierwiastku z 5, czyli 2022. Nad 0 razy pierwiastek z 5 do potęgi 2022 plus teraz 2022. Nad 1 odpadło, no to będzie nad 2 dopiero. Pierwiastek z 5 tu już jest w potędze 2020, a dwójka jest w potędze drugiej plus dalej tak samo. 2022 nad 4 razy pierwiastek z 5. W potędze 2018, a dwójka już jest w potędze czwartej plus i tak dalej, i tak dalej, aż do ostatniej takiej parzystej potęgi pierwiastka z 5, czyli 2022 na 2022 razy pierwiastek z pięciu do potęgi zerowej, a dwójka w potędze 2022. No i oczywiście taka liczba należy już do liczb wymiernych. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Możemy dopisać tylko komentarz, że pierwiastek z pięciu podniesiony do potęgi parzystej jest liczbą wymierną.